Aktualnie poziom tego oleju w silniku wydaje się być bardzo wysoki. Możliwe, że AS olało na maksa, a ten silnik go nie pije. Możliwe też, że olej wymieszany jest z paliwem. Ostatnio ten samochód głównie jeździł po mieście, wakacje jeszcze się nie zaczęły, tak więc może paliwo nie miało kiedy odparować. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Nissan Qashqai 2, rok produkcji 2017, silnik benzynowy 1.6, 163 koni mechanicznych, przebieg samochodu 60 262 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest weryfikacja oleju rok po roku, czyli od razu dwa etapy badań razem. Pierwsza próbka została pobrana w lutym 2023 roku, druga próbka w kwietniu 2024 roku. Inicjatorem tego eksperymentu jest Filip, natomiast właścicielką i głównym użytkownikiem samochodu jest jego mama. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku, wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Filip skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw próbek. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów również za chwilę. Próbka numer 3 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów również za chwilę. Jaki olej został zalany do silnika? To nie było jasne od samego początku, stąd w filmie pojawia się sporo znaków zapytania. Finalnie Filip napisał tak: co do tego Totala Quartz, to wprowadziłem Cię w błąd. Przesyłam zdjęcie oleju, który został wlany do tego silnika, olej z czystej próbki i przepracowanej sprzed miesiąca. Te zdjęcia zrobiła moja mama rok temu w ASO. Dodatkowo zadzwoniłem do ASO, aby to wyjaśnić. Total produkuje olej dla Nissana i dlatego mają te karteczki z Totalem przy silniku. Jednak we wrocławskim ASO mają beczki z olejem Nissana, takim jak na zdjęciach. Według informacji z ASO ten olej różni się od Totala tylko pakietem dodatków. Ostatecznie Filip skierował jeszcze kilka maili do Nissana i finalnie nie udało się ustalić na 100%, jaki olej pracował w tym samochodzie. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Rekomenduję 0W20 lub dowolny A3 łamane przez B4. Przebieg badanego oleju to odpowiednio 5100 km z pierwszego etapu oraz 7645 km z drugiego etapu. 50% eksploatacji to trasa, 50% miasto. Dominują odcinki nieprzekraczające 10 km. Olej eksploatowany przez 12 miesięcy, zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie. Brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Filip napisał tak: auto zakupione w salonie w 2018 roku. Przez 5 lat w ramach rozszerzonej gwarancji serwisowany w ASO, samochód 71-letniej seniorki, która głównie wykorzystuje go do przemieszczania się we Wrocławiu, krótkie odcinki, od czasu do czasu podróżuje po Polsce, Poznań, Kraków, Warszawa, a wakacje w góry i nad polskie morze. Na ten moment nie ma problemów z tym silnikiem, olej dotychczas był wymieniany przez ASO w ramach corocznego przeglądu gwarancyjnego. Następnie Filip dodaje w ten sposób: aktualnie poziom tego oleju w silniku wydaje się być bardzo wysoki. Możliwe, że AS olało na maksa, a ten silnik go nie pije. Możliwe też, że olej wymieszany jest z paliwem. Ostatnio ten samochód głównie jeździł po mieście, wakacje jeszcze się nie zaczęły, tak więc może paliwo nie miało kiedy odparować. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 70,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 172.
Dysponując tymi wynikami, można wyeliminować część potencjalnych olejów, które na pewno nie pracowały w tym samochodzie. Jest to grupa olejów, która charakteryzuje się lepkością na dużo niższym poziomie, okolice 60 mm kwadratowych przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Tak jest na przykład z tymi dwoma olejami, tutaj lepkości są dużo niższe. Tak jest również z tym olejem, tutaj istotnie odbiega wskaźnik lepkości, natomiast temu olejowi jest dużo bliżej do tego z pomiarów laboratoryjnych. Najbliżej tym parametrom z badania laboratoryjnego jest do tego oleju, jest to Quartz Ineo MC35W30. Gdybyśmy porównali wyniki z pomiaru oraz deklaracji, to wychodzi zgodność na poziomie 2%, czyli w pełni akceptowalna. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, próbka z etapu pierwszego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 5100 km jest następująca: 58,1 mm kwadratowy przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,8 mm kwadratowy przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 179. Zanim wyliczymy zmiany procentowe, to przejdźmy płynnie do pomiaru próbki oleju z etapu drugiego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 7645 km jest następująca: 53,4 mm kwadratowy przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 10,0 mm kwadratowy przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 178. A to oznacza, że odnotowano dość dużą zmianę lepkości zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie badań. W pierwszym etapie po 5000 km przebiegu lepkość w 40 stopniach zmniejszyła się o 17%, natomiast w 100 stopniach o 11%. W drugim etapie po przebiegu 7600 km, czyli około 2500 km więcej niż w pierwszym etapie, lepkość w 40 stopniach zredukowała o blisko 25%, a w 100 stopniach o blisko 18%. Można zatem przypuszczać, że w tym przypadku, gdyby właścicielka czekała z wymianą do 10 tysięcy km, to ten spadek byłby jeszcze większy, okolice 30% w niższej temperaturze i okolice 20% w wyższej temperaturze. Są to mocne sygnały, że to połączenie ten silnik plus ten olej, ewentualnie ten rodzaj eksploatacji jest do zwalidowania. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, eksperymentujemy w oparciu o liczne bibuły chromatograficzne, zobaczcie jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym z kategorii kiepskie. Bardzo nisko oceniamy krąg wewnętrzny, który jest powiązany z zanieczyszczeniami. W teście bibułowym nie doszukuje się znaczących różnic między plamami z pierwszego oraz drugiego etapu. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Najpierw oceniamy widma dwóch olejów nałożone na siebie na jednym wykresie. Następnie odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Ta sama czynność dla próbki z etapu numer 1 oraz dla próbki z etapu numer 2. W podczerwieni do podkreślenia jest kilka tematów. Po pierwsze, wyniki dla dwóch próbek są porównywalne, natomiast dla próbki z większym przebiegiem widać w kilku miejscach wyraźnie mocniejszą degradację. Tak jest w przypadku degradacji bazy olejowej, degradacji modyfikatorów lepkości oraz degradacji dodatków. Po drugie, dla próbki z pierwszego etapu dominują poziomy akceptowalne dla badanych parametrów, podczas gdy dla próbki z drugiego etapu pojawia się kilka wartości na czerwono, czyli stan krytyczny. Po trzecie, w kilku miejscach pojawia się dość mocny sygnał o zanieczyszczeniu oleju. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie to może być paliwo, które było brane pod uwagę przez Filipa na wstępie. Podsumowując cały eksperyment, wyniki z kategorii kiepskie, parametry lepkościowe poleciały dość mocno,
Test bibułowy, wynik mocno przeciętny, podczerwień, wyniki przeciętne. W takiej sytuacji warto dokładniej przyjrzeć się tej sprawie i zastanowić się nad pewnymi zmianami. Rekomenduje się następny pomiar próbki oleju po około 5000 km. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!